17, a więc pora, by zaczynać. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Drodzy Państwo, 11 raz się spotykamy na naszym wieczorze zatytułowanym Miasteczka dwóch kultur. No, trudno dzisiaj mówić o wieczorze, bo taki południowy wieczór. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie, chociaż patrzę, że samych przyjaciół tutaj mamy na widowni. Któż, panie burmistrzu, w naszym pięknym miasteczku został, jak tutaj widzę, prawie cały? Policja. Też nie, policję też tutaj mamy i za chwilę o tym. Także cała elita kałuszyńska tutaj. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Drodzy Państwo, że tak jak zwykle z czego się cieszymy, że chce nam się chcieć. Rozpoczynamy nową dekadę i ten raz, 11 raz się spotykamy. Dziękujemy bardzo pani zastępcy dyrektora Jolancie Gumule, która zaprosiła nas tutaj i niemalże na wszystko pozwalała. Pani Oli Zagrodzkiej, pani kierownik sekcji obsługi wydarzeń. Bardzo dziękujemy. No i oczywiście dziękujemy bardzo panu Przemysławowi Jaczewskiemu, krótko mówiąc naszemu Przemkowi z naszego Kałuszyna. Witam serdecznie pana burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego. Jest tam gdzieś napisane, gdzie się zbierze dwoje albo troje. Ja jestem pośród nich, chyba burmistrz mówił, dzisiaj Kałuszyn jest w Warszawie. Witam serdecznie panią Henrykę Sękas. Nam się może dzisiaj mylić, kto jest gościem, gospodarzem, a więc witamy wszystkich i gości, i gospodarzy. Witamy bardzo silną grupę uczniów naszej szkoły. No i oczywiście tam, gdzie są uczniowie naszej szkoły, tam są też nauczyciele. Bardzo serdecznie witamy i jednych, i drugich. Rodzice, których dzisiaj duma będzie rozpierała, patrząc na swoje pociechy. Witamy wszystkich rodziców, dziadków, babcie, ciocie, sąsiadki i już jest ktoś, kogo nie przywitaliśmy. To witam teraz, a szczególnie ciepło naszych gości, którzy aż z Izraela do nas przyjechali. Joseph Gelman i Karin Gelman. Witamy bardzo serdecznie. Człowiek jest, tak jak już znacie przecież doskonale, z Kałuszyna, korzenie ma z Kałuszyna, więc my tutaj nie musimy się silić na Józef, po prostu Józef, no, po prostu Józef. No, czasami możemy nawet Ziutek powiedzieć, przecież to jest nasz Ziutek, nasz chłopak z Kałuszyna. Gdyby losy się troszeczkę inaczej potoczyły, bo jesteśmy w tym samym wieku, to byśmy prawdopodobnie gdzieś tam w Jakucku, po Rogatkach, na Glinkach, patelnie na sznurku razem ciągali. No ale wydarzyło się inaczej. Dwie części dzisiejszego naszego spotkania. Pierwsza. Podsumowanie, wręczenie nagród w konkursie na esej o przyszłości Kałuszyna, o żydowskości Kałuszyna. Adresatami tego konkursu byli uczniowie naszej szkoły, ale zaznaczyliśmy, że nie będziemy pracę oceniać, zastanawiać się pod względem samodzielności. To było takie jakby zaproszenie do rodziców, do starszych, by też wspomagali to pisanie. Rozdamy nagrody, wręczymy dyplomy i tutaj też należałoby wspomnieć, że pomysłodawczynią tego konkursu jest Karin Gelman i brawa dla niej. Tyle. Nie ma co przedłużać. Zapraszamy. Uśmiecha się do mnie. Czy wiecznie uśmiechnięty. Tak jak ja zresztą. Zapraszamy do nas tutaj na scenę Józefa Gelmana, Katarzynę. Pozwoliłem sobie powiedzieć.
bo to tak po polsku, Katarzynę Gelman, a skoro jesteśmy przy Katarzynach, to i Katarzynę Mroczek, która współtworzyła ten konkurs. Zapraszamy bardzo, będziemy wręczali nagrodę. I ten, który będzie tłumaczył. Zaczniemy od wyróżnień. Sprawdzimy, czy Józef się odczyta. Wyróżnienie w konkursie literackim, pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość. Żydzi w Kałuszynie dla Aleksandra Mroczek. Mikołaj i tak usłyszał. Zapraszamy Mikołaja Jelińskiego. Teraz, drodzy Państwo, to jest, będziecie mogli nabyć, może drogą kupna, nawet, kto wie, ale nie, tam, w szkole mamy takie książki, to są te eseje, to są wydrukowane eseje, jeśli ktoś będzie zainteresowany, a pewnie wszyscy, to zapraszamy do nas, do szkoły, te książeczki są, chcielibyśmy bardzo, żeby był nawet dodruk, żeby było tak wielkie zainteresowanie. Tu jest dyplom też dla uczestnika. A skoro jest koperta, to nie muszę Państwu tłumaczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje. Ale to jest budżetowa pomoc. Jeszcze wyróżnienie jedno. Dla Sofia Królewska. Jesteśmy duchem z nią. Czwarte.
Amelia Bilinski. Trzecie miejsce. Victoria Kaczmir. Nie jestem. No dobrze, Victoria. Victoria Kaczmir. To było w kabarecie język polska, to trudna język. I drugie miejsce w konkursie Pamiętając o przeszłości budujemy przyszłość. Żydzi w Kałczynie. Maciej Kucz. Pierwsze miejsce, koperta, a w niej 1500 zł dla Zuzanna Tuluki. Dziękujemy bardzo. I prosimy bardzo teraz Józefa o zabranie głosu. Until my Polish improves, I'm going to have to speak in English, and I apologize. Jakkolwiek mój polski jest coraz lepszy, będę musiał niestety mówić po angielsku, za to przepraszam. This evening, of course, this day would not have been possible without the cooperation of many, many people. At the very, very top of this cooperation was Marek Pachnik, and I'd like to thank him very much. To wydarzenie nie udałoby się bez współpracy między wieloma, wieloma osobami i jedną z głównych tych osób jest właśnie Marek Pachnik, któremu chciałbym bardzo, bardzo podziękować. In addition, of course, I would like to recognize the mayor, burmistrz Arkadiusz Czerczewski. Chciałbym również wspomnieć o burmistrzu Arkadiuszu Czerczewskim. I apologize, proszę. Of course, I would like to thank my dear friend, I call him PJ, Przemysław Jakubski. The teachers and everyone who was involved from the school, we also would like to thank Mrs. Morozik, Mrs. Marcinniak, and Mrs. Kowalska. Mrs. Berska and Mrs. Strzeczyńska. Thank you again. I apologize for the Polish. The one thing that I would like to say, really in particular, I'm addressing the students. I would like to thank them for the effort that they made in writing the essays and taking the time.
Those of the essays that we've reviewed are quite amazing, and we thank you. And we will review every one of the essays, and we're grateful for the work that you put into this. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim studentom, uczniom za ich czas i wysiłek, jaki poświęcili na przygotowanie tych wypracowań, esejów. I te, które widzieliśmy, są naprawdę niesamowite, a zobaczymy i przejrzymy wszystkie. I dziękuję Wam bardzo za to, co robicie. We're honored, as I mentioned, to have the mayor here. We're honored to have the president of the city council. The vice mayor is also here. And in particular to them, I would like to say that descendants, Jewish descendants of Kaluzhin, worldwide, from Australia to the United States, will know about this ceremony today, will know about the bicultural evening, and will be extremely, extremely emotionally moved by the fact that you have taken the care in remembering the Jewish past of Kaluzhin. Thank you very much. Mając tutaj, korzystając z obecności burmistrza, wiceburmistrz, przewodniczącego Rady Miejskiej i innych, chciałem powiedzieć, że potomkowie Żydów Kaluszyńskich dowiedzą się i będą wiedzieć o tym, wszyscy ci, od Australii do Stanów Zjednoczonych, że to wydarzenie się miało miejsce i że pamięć o żydowskiej przeszłości Kaluszyna jest zachowana i są ludzie, którzy pracują nad tym upamiętnieniem w Kaluszynie. Dziękujemy, drodzy Państwo. Widzicie, podróże kształcą. Dowiedzieliśmy się, że Janek, nasz Janek Jaczewski, to może być Jaczewski. Ja Paszlik on dzisiaj. I cóż się dziwić, że Józef nie mógł sobie poradzić z Kazimierczak. Ale Wanda będzie Łęby od dzisiaj. Po burmistrzu słyszałem, że prezydent coś tam angielskiego zbyt dobrze nie zna. Ale tak sobie to wykombinowałem. Jeszcze mam książeczkę z autografami. Też ostatnie podziękowanie. Autorzy esejów, autografy złożyły w książeczce. I takie cieplutkie podziękowanie dla Karin German. Chociaż 3 maja pan burmistrz mówił to, że to tak termalku nie zachowałem wtedy, ale już teraz się poprawiłem. Dobrze, tak sobie opowiadamy, jesteśmy sami swoje, nic Kaluszyna, troszeczkę gości z zewnątrz. Nie wiedzą, jak potrafimy być fajni, weseli, zadowoleni. Ale to nic, druga część za nami. I teraz zapraszamy naszych artystów, uczniowie szkoły podstawowej w Kaluszynie i zespół Razem z Domu Kultury w Kaluszynie. Przemku, bardzo dziękujemy.